8 maja w całej Polsce obchodzony był Dzień Zwycięstwa przypominający o II wojnie światowej, w której zginęło około 6 milionów Polaków. Ogółem wojna pochłonęła blisko 70 milionów ludzi na całym świecie. Co roku podczas uroczystości powtarzane są te same słowa – nigdy więcej. Niestety, mimo ciągłego przypominania okropności wojny rozpoczętej przez hitlerowskie Niemcy w 1939 roku i trwający 5 lat, huk wystrzałów nie milknie. Od lutego bieżącego roku wojna trwa tuż za granicą Polski. Ukraina walczy z rosyjskim najeźdźcą, który pod płaszczykiem zniosłych intencji chce zniszczyć naród ukraiński i zagarnąć jego ziemię. Do Polski trafiło już blisko 3 miliony uchodźców. Nie wszyscy tu zostali. Jednak znaczna ich liczba postanowiła właśnie w Polsce rozpocząć nowe życie. W trakcie obchodów w całym kraju, a także w Dzierżoniowie, pod pomnikiem pamięci losów ojczyzny, nie zabrakło ukraińskich flag i słów wsparcia dla dzielnego narodu walczącego o wolność. Słyszysz głos wolności, woła gdzieś z oddali, że musimy się trwać tu, nim powiemy wreszcie tu.